Jak czytać schematy z gazetek, które dostępne są na naszym rynku? To główny temat dzisiejszego spotkania. Witam się z Wami, ja, Mariolcia, ze sklepu e-dziwiarka. Polskie gazetki Sandra, Sandra Dzianiny, Sandra Ekstra, to są głównie pozycje, Burda Sztwikan też jest. Jest kilka pozycji, które są lubiane na polskim rynku dziewiarskim w języku ojczystym. I wiem, że pewną trudność, ja na przykład lubię, kiedy wzór jest w postaci schematu, wtedy mam tak zwane pismo rysunkowe, nie jest to formą tekstu, gdzie trzeba każdą linijeczkę pilnie strzec, żeby się nie zgubić. Schematy, czyli instrukcja wykonania w postaci pisma obrazkowego. No i co znaczą obrazki? Wzięłam jako pomoc naukową gazetkę Dzianiny. Ona wygląda w ten sposób. Dzianiny Sandra Ekstra. I tutaj jest sukienka. Jest sukienka z bawełny golf. Ona jest wydziergana z bawełny golf. Ma interesujący tutaj wzór rombów, tutaj ma troszeczkę ażuru idącego w górę, w talii jest dużo ażuru i tutaj ma też ładnie wykończone ramionka. I teraz tak, zaglądamy do modelu numer 4 i patrzymy, o co chodzi w schematach z modelu numer 4. Oczywiście ja tak losowo wybrałam ten model, ponieważ to jest wszystkie wzory czyta się w podobny sposób. Na wszelki wypadek mam robótkę, znaczy kawałek próbeczki, mam druty, które mi tu posłużą jako wskaźnik. Tutaj mamy, oczywiście zawsze jest podana rozmiarówka w wykonaniu Dzianiny. Jest materiał, z którego została wykonana. Tutaj mamy 350 gramów, tutaj ładnie nazwane szałwiowej zieleni bawełny golf, jest druty numer 3 i 4 oraz druty na żółce numer 3. Są wyszczególnione wszystkie wzory, jakie są używane. I tu my widzimy wzór rombów i ten wzór rombów to jest podany w tym oto rysunku. Później mamy jak ażurowy pasek wykonać na 5 oczek, wzór siatkowy, akcentowane dodawanie, zamykanie. Skupiamy się tutaj na przeczytaniu tego wzoru w postaci rysunku. No i teraz tak. Widzimy, ja zazwyczaj najpierw patrzę, jak autor zaznacza rzędy. Tutaj widzimy jedynka, trójka, piątka i siódemka, czyli widzimy, że rzędy są pokazane nieparzyście. I też od razu zauważamy, że wzór jest na 19, a tak naprawdę na 20 rzędów. Czyli jeżeli tak jest pokazane, to znaczy, że w rzędach parzystych, czyli 2, 4, 6, 8 i tak dalej, oczka przerabiamy tak, jak schodzą z drutów, narzuty na lewo, chyba że we wzorze napisano inaczej. No i tak, po nabraniu oczek, oczywiście widzimy tutaj strzałki, zobaczcie, w większości też schematów są pokazane strzałki. Strzałki oznaczają, tutaj akurat nie, autor nie napisał ile oczek, ale tu widzimy z opisu słownego, że liczba podzielna przez 10, czyli to jest ta powtarzalność wzoru, czyli tutaj podejrzewam, że jest 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, tak, to jest na 10 oczek, czyli 10 musi być podzielna przez 10 plus 1 plus 2 oczka brzegowe. Gdy dziergamy na płasko, bo jeżeli chciałybyśmy dziergać na okrągło, to oczka brzegowe wtedy nam wypadają. To też należy o tym pamiętać. Mogą być oczywiście oczka brzegowe, wtedy tworzymy sobie taki udawany szef w robótce. Czyli tak, już wiemy. Strzałeczki to jest to, co powtarzamy. Jeżeli mamy coś przed strzałeczkami, to zawsze musimy tym rozpocząć. To, co jest pomiędzy strzałkami, powtarzamy tyle razy, ile wskazano w opisie słownym, a potem jak już widzimy, że oczek nam bardzo ubyło i zbliżamy się do końca rzędu, musimy kontynuować to, co jest po strzałce,
A tutaj ten krzyżyki z przodu i z tyłu, jak widzimy w opisie, jest to oczko brzegowe. Czyli teraz tak, popatrzmy sobie na ten, czy już wiemy, że jest to ażur jednostronny, w rzędach powrotnych odpoczywamy. Ja to sobie tak zawsze żartuję, że odpoczywamy. Powtarzalność wzoru musi być przez 10, czyli na przykład, co to oznacza? Jeżeli chciałabym zapomnieć o tej sukience, a wykorzystać sobie ten ażur, bo ja uwielbiam właśnie wykorzystywanie jakichś schematów do innych robótek, niekoniecznie dzierganie dokładnie takiego modelu, to wiem, że powtarzalność przez 10 to znaczy, że muszę pamiętać o tym, że na przykład mam 80, 90 załóżmy, 90 oczek. I tutaj autor mówi plus 1, plus 2, czyli 93 oczka nabrałabym na początek robótki. I zaczynamy czytanie, czyli tak, mamy pierwszy rząd i w tym pierwszym rzędzie mamy oczko brzegowe i później mamy taki x. No to szukamy, co oznacza x. X oznacza, jest to ściek francuski. W rzędach nieparzystych i parzystych przerabiamy oczka na prawo. Czyli te tak naprawdę cztery rzędy, bo to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czyli te cztery rzędy robótki, to jest ściek francuski, czyli wszystkie oczka na prawo. I zabawa z ażurem zaczyna się w rzędzie piątym, więc patrzymy. Zaczynamy tutaj, patrzymy. Oczko brzegowe, strzałka w dół, przeciągnięcie. A przeciągnięcie jest to jedno oczko zdjąć, jedno na prawo i przeciągnąć na niezdjęte oczko. Więc teraz pokażę Wam, jak takie przeciągnięcie na dwóch oczkach pokażę, jak to wykonać dla pań, które. Czyli tak, widzimy. Popatrzcie, we wzorze jest oczko brzegowe i od razu przeciągnięcie. No to lecimy z tematem. Ja tutaj mam kawałek robótki, kawałeczek, to jest bawełna wik. Tutaj mam druty numer 4. I tak, oczko brzegowe ma kolosalne znaczenie w dzianinach, które będą zszywane. Ma znaczenie w każdej robótce, ale w takiej, która będzie zszywana, to jest znaczenie bardzo duże. Oczka brzegowego nie przerabiam. Jeżeli przełożę w ten sposób, będę miała brzeg supełkowy. Jeśli przełożę w ten sposób, będę miała brzeg łańcuszkowy. Czyli tak, oni mówią o tym, że oczko brzegowe i mam zrobić przeciągnięcie, a przeciągnięcie to jedno oczko zdjąć, zobaczcie, jedno oczko przerobić i oczko zdjęte przeciągnąć przez to przerobione. I to jest przeciągnięcie. Wykonam to jeszcze raz dla takiego utrwalenia. Przeciągnięcie, czyli tak naprawdę ja to nazywam połóż oczko na lewą stronę. Biorę jedno oczko, przekładam sobie po prostu na drut. Następne przerabiam na prawo i teraz biorę to, które było nieprzerobione, przeciągam sobie na drut, na to oczko przerobione i mam w ten sposób wykonaną pierwszą komendę ze schematu. Było oczko brzegowe, było jedno przeciągnięcie. Tutaj to jedno przeciągnięcie powiem Wam, że ja zlikwiduję, bo za chwilkę Wam pokażę następne komendy z tego schematu. Zobaczcie. Autor wzoru mówi: po przeciągnięciu wykonaj raz, dwa, trzy. Trzy puste kratki. Idę do legendy. Legenda jest w czytaniu schematów niezbędna, ale powiem Wam dla ułatwienia, że jest taka powtarzalność, taka konsekwencja wśród tworzących wzory, że pewne symbole zawsze oznaczają to samo. Więc takie U to jest zawsze narzut. Ten taki X to jest zazwyczaj ściek francuski. Krzyżyk zazwyczaj jest to oczko brzegowe. Kratka, taka pusta, to jest często oczko prawe. I tutaj właśnie to jest. I autor wzoru mówi: zrób trzy oczka prawe, jedno U. Patrzę, co to znaczy U. I on się już tak poczuł tutaj, może tutaj wytłumaczył, że U akurat tutaj U nie podał, ale się tym nie przejmujemy, bo już wiecie, że U zawsze znaczy to samo. I tutaj na przykład jest podane, że U to jest N, czyli narzut. Zazwyczaj na końcu gazetki są wytłumaczenia skrótów używanych we wzorach. Czyli tak,
Trzy oczka prawe, narzut, oczko prawe, narzut. No to lecimy, odkładam, żeby była kartka. Mówi o tym, że trzy oczka prawe, raz, dwa, trzy, jeden narzut, jedno oczko prawe i mówi o tym, żeby znów zrobić narzut, trzy oczka prawe. I teraz się zatrzymam, bo jest nowy symbol. Zobaczcie. Czyli ja jestem teraz w tym momencie. Oczywiście tego ściegu francuskiego tu nie wykonywałam, ale wiecie, o co chodzi. No, wszystkie rzędy oczka prawe. I mamy taką strzałkę w górę. Idziemy do legendy. W legendzie jest napisane podwójne przeciągnięcie tak, aby oczko środkowe leżało u góry. Dwa oczka zdjąć razem jako przekręcone prawe, przerobić jedno oczko prawe i przeciągnąć na nie zdjęte oczko. Powiem Wam, że to jest tak tutaj skomplikowanie napisane, a ja Wam powiem, jak ja to wykonuję. Tu chodzi o takie podwójne przeciągnięcie, czyli o to, żeby zabrać dwa oczka, bo pamiętajmy, że zazwyczaj w robótkach taki bilans oczek w rzędzie, bywa, że wzory są troszkę inaczej napisane, ale bilans powinien wynosić 0, czyli tyle, ile zabierzemy oczek, tyle powinniśmy dodać. Narzutami dodajemy, tutaj było zabrane jedno oczko, a tutaj zabieramy dwa oczka, bo tutaj mamy dwa narzuty, dlatego je zabieramy. Czyli tak, strzałka, czyli podwójne przeciągnięcie tak, aby oczko środkowe było na wierzchu. Czyli tak, zobaczcie, podwójne przeciągnięcie, czyli zabieramy dwa oczka, czyli tak naprawdę muszą być to trzy oczka razem. Czyli żeby oczko środkowe było na wierzchu, ja tu się muszę, wkuwam się w to, zdejmuję na prawy drut, przerabiam następne oczko i przeciągam całe towarzystwo na to przerobione oczko. To wygląda tak. To jest to, ja jeszcze raz to powtórzę na tych następnych trzech oczkach. Jeżeli środkowe oczko ma być jako to takie przewodnie na środku, bo normalnie to bym zrobiła tak, trzy oczka razem na prawo mogłoby być jedno przekładam, dwa robię razem na prawo i przeciągam, ale jeżeli to środkowe ma być na wierzchu, to muszę zrobić tak, wkuć się tu i przełożyć, przerobić następne oczko i teraz przeciągnąć całe towarzystwo. No i przeciągnęłam towarzystwo. O czym mówi autor wzoru dalej? Mamy trzy oczka prawe, narzut i widzimy, kończy się strzałka. Więc ja tutaj do tego za chwilkę dojdę, żeby tutaj Wam pokazać zachowanie dalej. Oczywiście moja ilość oczek na druciku nie jest do tego wzoru dostosowana, ale to absolutnie w niczym nie przeszkadza. Jestem tutaj po tym podwójnym przeciągnięciu. Następnie mam zrobić trzy oczka prawe. Raz, dwa i trzy. Po tych trzech oczkach robię narzut i znajduję się na końcu strzałki. Czyli można powiedzieć, że przerobiłam jeden motyw. Znajduje się dokładnie tu, po tym U, czyli po narzucie. Więc wtedy wiem, że się moja pętelka, muszę iść na start, czyli tutaj, gdzie mam początek strzałki, czyli wiem, że tu jest oczko prawe. Oczko prawe. Oczko prawe. Czyli tak, narzut, oczko prawe, narzut i tutaj mi się już kończy moja ilość oczek, ale to w niczym nie przeszkadza, ponieważ widzicie, chwilkę, bo ja tutaj mam koniec mojej robótki, a tu jeszcze na końcu tego schematu występuje dwa oczka przerobić razem na prawo. No i super, że tutaj tak wyszło, to ja tutaj Wam pokażę dwa oczka razem na prawo. Na końcu rzędu, czyli tak, to już jest proste. Dwa oczka razem na prawo wykonujemy w ten sposób. Wkuwamy się w dwa oczka razem na prawo i przerabiamy je na prawy drucik i oczko brzegowe. Rząd powrotny to jest taki rząd, w którym wykonujemy oczka tak, jak schodzą z drutów, a narzuty na lewo. Czyli wszystko u mnie w tym wypadku będzie na lewo. Dlatego ja sobie żartuję, że to jest taki rząd odpoczynku, kiedy
kiedy nie musimy pilnować wzoru, możemy sobie po prostu pokontemplować przesuwanie się oczek z włóczki WIG na nowelach. Nowele to są bardzo uniwersalne druty, pasują do właściwie każdej włóczki. I tutaj Wam, i to jest ten pierwszy, najtrudniejszy rząd, w którym ten najwięcej symboli widziałyście. Jeszcze raz zerknijmy. Rząd numer 5 jest przerobiony. Zobaczcie, w rzędzie numer 7 później przesuwamy te narzuty w bok. Tu nie występują żadne inne symbole, których nie pokazałabym, jak je wykonać, ponieważ tutaj znów pojawia się podwójne przeciągnięcie, tutaj znika pojedyncze przeciągnięcie i dwa oczka razem na prawo, one znikają w rzędzie 13, czyli te rąby, no w połowie rąba zamykamy środeczek rąbu, zamykamy jego środeczek. No i to jest schemat, w którym mamy 19, 20 rzędów, po 20 to jest ten powrotny. W tej samej sukience występuje maleńki schemacik. I tutaj już wiecie, kratka, oczko prawe, ten dzióbek z dwójką, przerobić dwa oczka razem na prawo. U, narzut, dwa oczka prawe. Wzór jest na raz, dwa, trzy, cztery, na pięć. Na 5 musi być powtarzalność 5 i na 12 rzędów. I tutaj również tworzyłyby się nam dziurki, ażur, czyli jak dodajemy, to zamykamy oczka, czyli kładziemy je tutaj na prawo, a tutaj kładziemy na lewo. W tym miejscu widać ten wzór, te rąby na dole, jest jeden rząd rąbów i tutaj idą te zygzaki, czyli ten wzór, który Wam jako B powiedziałam. Co dalej z instrukcją? Oczywiście te rzeczy, które są opisane jako akcentowanie, dodawanie oczek, to jest do nauczenia jeden raz. Uczymy się, jak akcentowanie w sposób akcentowany zamykać oczka. Ja to zazwyczaj nie czynię na samym brzegu robótki, tylko zazwyczaj w jakieś 2-3 oczka od krawędzi robótki, żeby robótka się ładnie układała i była idealna do strzycia. I akcentowane dodawanie czy zamykanie, czyli akcentowane zamykanie, to znaczy zamknijmy tak, by było widoczne i by było to ozdobą. To jest właśnie to akcentowane zamykanie. Już Wam mówię, na prawym brzegu oczko brzegowe jest napisane w instrukcji. Jak to zrobić? Oczko brzegowe. Przerabiamy jedno oczko prawe, czyli zobaczcie, nie zamykane jest na samej krawędzi, czyli nie zabieramy krawędzi, tylko zabieramy po krawędzi z kawałeczka środka. Jedno oczko prawe, dwa oczka przerobić razem na prawo, ponieważ tutaj później mamy na lewym brzegu przerobić według wzoru do ostatnich 4 oczek, czyli przerabiamy, jak tam oczka nam wychodzą we wzorze, a jak mamy już 4 oczka tylko, to wtedy robimy 2 oczka przeciągnięte i jedno oczko prawe i oczko brzegowe, czyli tak naprawdę robimy jedno przeciągnięcie, czyli jedno oczko zdejmujemy zgodnie z instrukcją, jedno oczko zdjąć, jedno na prawo i przeciągnąć przez oczko zdjęte. Tak jest akcentowane zamykanie, tak jest akcentowane dodawanie. To akcentowane dodawanie jest do wykonania w ten sposób. Oczko brzegowe, jedno oczko ścieku gładkiego prawego i teraz z poprzecznej nitki, na naszych filmikach pokazywaliśmy, jak dodawać oczka z poprzecznej nitki. Poprzeczna nitka to jest, słuchajcie, dokładnie to. Tutaj kilka oczek przerobię. Co to znaczy akcentowane dodawanie oczek? Czyli tak, zobaczcie, oczko brzegowe, odkładam, oczko brzegowe, jedno oczko prawe i teraz z nitki poprzecznej wyciągam sobie pętelkę, zawijam ją jako oczko i przerabiam na prawo. I to jest akcento, i tak ściągam, żeby mi się tutaj dziura nie tworzyła. I to jest akcentowane dodawanie oczek na prawej krawędzi. Na lewej krawędzi byłoby tutaj. Czyli przerabiam do 2 oczek przed końcem i z tej nitki tutaj pomiędzy
pomiędzy drugim a trzecim od końca, wyciągam nitkę i robię to samo. I to jest akcentowane dodawanie oczek, akcentowane zamykanie, czyli zabieramy oczka i też nie tutaj na samej krawędzi, tylko zawsze widzicie, oczko brzegowe jest przerabiane i oczko pierwsze i później się to dzieje, albo dodawanie, albo zamykanie. I tutaj, co jeszcze możemy z takiego wzoru wyczytać? Oczywiście zawsze też jest podana próbka. Próbka, jaka, dla jakich wymiarów odpowiednio, to mówi nam dużo o grubości drutów i grubości włóczki. A później już jest instrukcja, czyli widzimy, że na druty numer 4 nabrać 103. I teraz to, co tu widzimy w nawiasach, to są te rozmiary. Te 103 oczka, to jest zawsze ten pierwszy rozmiar podany tutaj. Zawsze 103 oczka na rozmiar 34-36. Ten w nawiasie, to jest ten, widzicie tutaj w nawiasie rozmiar 40-42. A później już bez nawiasów 143 oczka. No więc widzimy bez nawiasu rozmiar 46-48. I teraz tak, i przerabiać wzorem rombów, czyli już wiecie, wzór rombów to to, a tu mamy schemat do tego. Przerabiać wzorem rombów po 6,5 cm, to wtedy patrzymy sobie, zobaczcie tutaj na wykrój, czyli po 20 rzędach od początku przerabiać dalej ściek łatki prawy, a po 8,5 cm równa się 26 rzędów od początku podzielić oczka następująco. Oczko brzegowe 18, 28, 38 to są te cyfry, które dla rozmiarów są właściwe, ściek gładkiego prawego, a później mamy ażurowy pasek, 5 oczek ażurowego paska, 25 oczek, rozkładamy sobie te informacje. Na naszej robótce to pierwsze rozłożenie, to musimy się wczytać intensywnie w to, żeby te zygzaczki ażurowe powstały w odpowiednich miejscach. To po to tutaj jest taki długi tekst. No i ja już tutaj nie będę czytać, kontynuować. A później jeszcze na skosy boczne z obu stron, ponieważ widzicie, że tu na skosy boczne, że sukienka robi się węższa, więc jest podane na skosy boczne z obu stron dobrać, akcentując, już wiecie, akcentowane dobieranie oczek, czyli oczko brzegowe, oczko prawe i z niego, z nitki poprzecznej wyciągamy oczko. W co 12 rzędzie i znów patrzymy 3 razy, później mamy w nawiasie 2, czyli wtedy wiemy, że na rozmiary musimy popatrzeć, 0 i w co 10 rzędzie już znów mamy 0, 1, 3 razy jedno oczko. I to nam się robi z tych oczek odpowiednio więcej. Później mamy, o dekolcie jest mowa. I tak tworzymy jedną część sukienki. Czytanie wzorów nie jest trudne. Czasami we wzorach zdarzają się błędy. Błędy w schemacie na przykład, albo w samej krateczkach, to tylko ludzie opracowują, może też źle było przerysowane, więc to też może tak być. Wtedy możemy drążyć temat i spróbować znaleźć miejsce, w którym błąd powstał. W większości schematów legendy są podobne i te legendy tak można z dużym prawdopodobieństwem przełożyć na przykład na gazetkę Werena. Tam również są w podobny sposób symbole podane i wystarczy znajomość tych symboli, by przeczytać cały wzór, czyli ten ażur, te warkocze, bo to często są też wzory strukturalne. Nie wiem, czy wystarczająco głęboko zmierzyłam się z tematem czytania wzorów. To tak jest, że trening czyni mistrza, więc zachęcam do własnego drążenia, jak przeczytać schemat w gazetce. Zachęcam również, by subskrybować nasz kanał na YouTubie, by zostawić pod filmikiem łapkę w górę, jeżeli tylko filmik Ci się podobał, to bardzo chętnie, bardzo lubimy jak największą ilość łapek w górę oraz komentarzy. Czy wzór jest, czy może kogoś zainspirowałam użyciem bawełny Golf, która jest dostępna w naszym sklepie, i tego wzoru na sukienkę, a może tylko na tunikę, a może tylko na bluzeczkę. To od nas zależy, co zrobimy z taką wiedzą, jak przeczytać wzór. Za dzisiaj Wam dziękuję i do następnego razu.